time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Słuchajcie, dzisiaj mam tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle rzeczy do zrobienia, że ja nie wiem po prostu, jak ja się z tym wszystkim wyrobię. Czeka mnie dosyć zabiegany poranek, jest godzina 9:30, więc wychodzę już z domu. Muszę podjechać do paczkomatu, wysłać maseczki dziewczyn, które złożyły u mnie zamówienie. Muszę podjechać na pocztę, muszę podjechać do sklepu zoologicznego, muszę podejść do natury, kupić farbę do włosów, muszę iść na pocztę, to chyba już mówiłam, muszę zrobić zakupy. Muszę podjechać do kwiaciarni, bo dzisiaj jest wyjątkowa okazja, o której opowiem Wam później. Także trochę muszę pojeździć i zrobić kilka okrążeń w pewnych miejscach. Także sobie pomyślałam, że zabiorę Was dzisiaj ze sobą. Zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Na pewno wieczorem będzie coś fajnego, ale dobra, jak już wrócę do domu, to Wam o wszystkim opowiem. Dzisiaj wyglądam tak. Mam na sobie sweterek z mango, taką narzutkę, kurteczkę z Zary, którą kupiłam kilka lat temu, dżinsy z Zary, trampki, tenisówki z Deichmanna, biorę moją torbę na ziemniaki, w której mam wszystko, czyli furla, i jadę. Mam, słuchajcie, udało się. Pokażę Wam w domu dokładnie, ale ten bukiet jest po prostu przepiękny. Wchodzę do kwiaciarni i mówię do pań, czy ja mogę z paniami tutaj zamieszkać? Tak się patrzą, chata pełna. Ja mówię, bo tutaj tak pachnie. No ja po prostu uwielbiam wchodzić do tej kwiaciarni, którą mamy koło mojego domu, bo zawsze tam tak obłędnie pachnie. Słuchajcie, już nawet przy wejściu, jeszcze nie musicie wejść tam do całego tego budyneczku, gdzie znajduje się kwiaciarnia, i już po prostu czuć ten zapach kwiatów. Coś wspaniałego. W ogóle pojawiły się już piwonie, które uwielbiam, ale 15 zł za gałązkę to jednak... trochę dużo, więc myślę, że będę musiała zagonić Massimo, żeby pojechał ze mną, albo sama pojadę, zobaczymy jeszcze, jak to będzie w tym tygodniu, na halę, czekajcie, jak one się nazywają, Mary Mąckie, Mary, nie, Mary, na halę, no wiecie gdzie, na halę, na te zazwyczaj, na której jeździmy tam po kwiaty, no na ten bazarek, no nieważne, zapomniałam nazwę, ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc myślę, że pojedziemy tam i zobaczymy, czy uda nam się kupić piwonie dużo, dużo taniej. No bo wiecie, w kwiaciarniach to zawsze te kwiaty kosztują dużo więcej niż gdzieś na bazarku. Ale, którą mamy godzinę? Jest 11:30, więc mam, słuchajcie, super czas, bo udało mi się praktycznie wszystko załatwić, więc wracam teraz do domu, zacznę przygotowywać obiad, bo o godzinie 13:00 mam egzamin z chemii kosmetycznej. Tak, moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, tak, ja cały czas się uczę i cały czas się dokształcam, bo ostatnio gdzieś pod jakimś postem na Instagramie pewna pani, fanka pewnego pana, którego bardzo dobrze znacie, osądziła mnie, skrytykowała, stwierdziła, że ja nie posiadam żadnej wiedzy, żadnej. Zresztą on też często o tym mówi, że ja nie mam żadnej wiedzy, ja się na niczym nie znam, słuchajcie, więc tylko informuję, że za chwilę będę mieć egzamin z chemii kosmetycznej i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało go zdać, chociaż wy i tak będziecie ten film widzieć już po czacie. Co ja dzisiaj mam, nie mogę się, słuchajcie, wysłowić. No, także pędzę do domu, jadę na egzamin, jadę robić obiad, pokażę Wam jeszcze, co kupiłam i powiem Wam, dlaczego taki piękny bukiet kwiatów, z jakiej to okazji. Szybki, ale to taki naprawdę szybki haul z Biedronki. Poszłam po herbaty ziołowe, które tam kupuję, z Herbapolu. Kupiłam czyste, kupiłam pokrzywę i nie kupiłam kopru włoskiego, na którym mi zależało, więc będę musiała rozejrzeć się w innej Biedronce. Kupiłam też cytryny, które mi się skończyły, do porannej wody z cytryną, z octem i z solą himalajską. No i oczywiście co?
Jest i ona młoda kapusta, więc wzięłam jedną główkę. Zobaczymy, czy już jest dobra. Wzięłam młode ziemniaki, które oczywiście jeszcze nie są nasze. Wzięłam dużą ilość kopru i wzięłam też koncentrat pomidorowy. No i pewnie domyślacie się, co będę robić dzisiaj na obiad. Tak, bo okazało się, przypomniałam sobie, że przecież w lodówce mam kiełbasę, która została z grilla z weekendu i można by było ją fajnie wykorzystać. A kapustę uwielbiam ja, uwielbiam Massimo. No i takie moje guilty pleasure, czyli ogórki małosolne. Najlepsze oczywiście są własnej roboty. I wiem, że się już pojawiły ogórki i te takie zestawy do robienia ogórków małosolnych. Ale dzisiaj wzięłam te i myślę, że może pod koniec tego tygodnia, jak będziemy robić większe zakupy, to kupię też te ogórki i zobaczymy, czy już są dobre do robienia właśnie takich małosolnych domowych. Także zabieram się właśnie za obiad. No to teraz mogę Wam pokazać bukiet w całej okazałości. Zobaczcie, jaki piękny. Piękny i te kolory. No cudowny, jak on tu pachnie mi przy wejściu. Szkoda, że nie dla mnie, ale za to dla wyjątkowej osoby. Bo dzisiaj wieczorem jadę na otwarcie kliniki, w której swój gabinet będzie miała Alicja Podolok. I te kwiaty są właśnie dla niej. Także dzisiaj wieczorem zabiorę Was na ten event. No to nie jest event, na otwarcie kliniki. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że zrobię jej małą niespodziankę. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met sooner. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast. But none of them had your humor. They can't compare. No one could ever do. Nobody's close to you. Yeah, one night's not fair. What can I say to make you never leave this room? I need you to stay a little longer. Oh, yeah. I thought forever. Oh, yeah. I need you to stick around for later. Oh, yeah. Oh, yeah. I thought forever. Oh, yeah. Yeah. You feel so right. Moi drodzy, patrzcie, z kim jestem, z tą piękną panią, którą znacie oczywiście z mojego Instagrama, ale znacie też z YouTube'a. No, Alicji chyba nie muszę Wam przedstawiać. Kochana, dzisiaj jest Twój wielki dzień. No. Tak. Tak, bardzo Was serdecznie zapraszam do Manufaktury Zdrowia i Urody na zabiegi podologiczne, na konsultacje lekarskie. Zapraszam. Słuchajcie, no wreszcie będziecie mogli spotkać się z Alicją właśnie stacjonarnie. Tak. Wszystkie osoby, które są z Warszawy i okolic, ale nie tylko, no bo oczywiście można tutaj przyjechać też z innego miasta, ale możecie się właśnie tutaj stacjonarnie umówić z Alicją, bo bardzo często mnie o to pytacie, gdzie Alicja przyjmuje, w jaki sposób. Już nie wspomnę o tym, zobaczcie, jak ona pięknie dzisiaj wygląda. Jaka laska! Zresztą pamiętacie na pewno film, gdzie wybierałyśmy z Magdą dla Alicji ubrania i w ogóle, więc dzisiaj Alicja wykorzystała nasze porady, jest podkreślony biust, są nogi, jest sukienka, wygląda obłędnie, zaraz zresztą Wam pokażę, tak, ale powiem Ci, kochana, że cieszę się ogromnie, że udało Ci się zrealizować kolejny cel i Twoje marzenie i to jest najważniejsze, że jesteś tutaj, będziesz mogła też tutaj przyjmować pacjentów swoich, także powiem Wam, że pokój Alicji też jest bardzo, bardzo fajny. No, myślę, że jakąś rolkę może z tego zrobić. Ja myślę, coś że my zrobimy na pewno, słuchajcie, zrobimy na pewno więcej. Będą live, będą spotkania, ale najważniejsze jest to, że Alicja będzie mogła Was tutaj właśnie w tym miejscu przyjmować. Także ja, słuchajcie, zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link tutaj na miary manufaktury i oczywiście wszystkie informacje, żebyście się mogli zapisywać do Alicji. Tak jest. Zapraszamy. Gratuluję Ci, kochana, jeszcze raz. Dziękuję. Proszę mi się tutaj pokazać, nie poprawiać biustu, tylko zobaczcie, jaka jaga, jakie nogi, jaki biust. O, proszę, jaka piękna dzisiaj.
Proszę bardzo, tutaj jest ze mną pani profesor, która jest właścicielką tego pięknego miejsca. I jest oczywiście Alicja, którą już doskonale znacie. Ja mam pytanie. Skąd pomysł na takie miejsce w Warszawie? Oj, pomysł to już jest bardzo stara historia, ponieważ manufaktura ma już ponad 17 lat. Początkowo była na Limanowskiego. Mamy tak wielu pacjentów, którzy mam nadzieję nas kochają, że zatrudniamy coraz to nowe osoby, które do nas przychodzą z przyjemnością, między innymi Alicja. I stąd postanowiliśmy rozszerzyć nasze włości. Przenieśliśmy się do dużo większego lokalu, zwiększając również portfolio możliwości dla pacjentów. W tej chwili mamy praktycznie ponad chyba 11 lekarzy dermatologów, mamy ortopedę, neurologa, alergologa, psychiatrę, pediatrę, więc zapraszamy absolutnie wszystkich pacjentów, nie tylko pacjentów dermatologicznych. Zapraszamy również pacjentów na zabiegi z medycyny estetycznej, na zabiegi kosmetyczne, na zabiegi podologiczne. Jeżeli tak jest, będzie podobać, to mam nadzieję, że nie tylko wnętrza, ale również to, jak pracują nasi lekarze, gdyż podejście naszych lekarzy jest jedyne w swoim rodzaju i nie powtarza. Zgadza się. Fantastycznie, ja się bardzo cieszę. Dziękuję oczywiście za zaproszenie na dzisiaj. Gratuluję otworzenia kolejnego miejsca. No i moi drodzy, znajdziecie linki, tak jak wspominałam już wcześniej, do manufaktury. Wszystko będziecie mieć w opisie i zapraszam Was oczywiście na Instagram. Tutaj będziecie widzieć w opisie, tutaj, gdzie, co i jak. Gratuluję jeszcze raz. Dziękujemy. Oficjalnie, szanowni państwo, będziemy zaczynać. Ja mówię wszystkim dobry wieczór. Nazywam się Bartosz Kwiatek. Cieszę się, że tu mogę być i jestem tutaj dlatego, że wiele lat temu moje drogi przecięły się z profesor Ireną Walecką i tak się przecinają. To oczywiście dzięki mediom. Ale te media, przez te media jest też dbałość o zdrowie i różne fajne rzeczy, które razem możemy robić. Chciałem państwa serdecznie wszystkich powitać. No, w wyjątkowym miejscu, w manufakturze zdrowia i urody i w zasadzie w takiej kolejnej, drugiej odsłonie, jeśli chodzi o nowe miejsce, do którego będziecie przychodzić. To serdeczne powitanie dla Was wszystkich, którzy tworzą to miejsce, czyli założycieli, pracowników, no ale też pacjentów, przyjaciół. Chciałem bardzo serdecznie w Waszym gronie powitać Katarzynę Dobor, która gdzieś się schowała, ale jest. Ale także chciałem... Jest Katarzyna. Bo ja się wstydzę. Ogromne wsparcie i finansowe, i biznesowe. Więc mi się udało. I szczerze mówiąc, jest tu jedna osoba, z którą pracuję od początku. Renata razem pracujemy. Pracujemy z Renatą i słuchajcie, pracujemy od 1998 roku. W związku z czym naprawdę lepiej powiedzieć rokiem niż datą, żeby zobaczyć. Ale w każdym razie pracujemy razem i myślę, że jest to też nasz ogromny sukces, że umiemy połączyć dermatologię z kosmetyką. I tak to miejsce się zaczęło. Najpierw byłam ja, Renata, jeszcze jedna koleżanka, później doszli lekarze, kolejni, później jedni odchodzili, drudzy przychodzili, aż w końcu doszedł do mnie pan doktor Sobolewski. I tak szczerze, Bartek, powiedziałeś, że gdyby nie ja, to by nie było manufaktury, a ja myślę, że też gdyby nie moja mama, to by nie było mnie. A ponieważ dzisiaj jest Zofii, a mamy dwie Zofii, moją mamę i mamę Piotra Sobolewskiego, to od panią gorące. Max właśnie po mnie przyjechał, wracamy już do domu po otwarciu. Chociaż ludzie oczywiście, że zostali jeszcze, no wiecie, tam są tematy te wszystkie dermatologiczne, kosmetologiczne, lekarskie i nie tylko, ludzie, którzy się na tym znają, specjaliści, prezesi, właściciele marek, których też oczywiście miałam okazję poznać, ale bardzo się cieszę, że mogłam też poznać część personelu, między innymi innych kosmetologów, fizjoterapeutów, czy ludzi, którzy też tam właśnie pracują razem z Alicją w manufakturze. Niesamowite miejsce i myślę, że jest to kolejne miejsce na mapie Warszawy, które warto odwiedzić. Och, ale mi tutaj przyświeca. Które warto odwiedzić. Bardzo zresztą ładne w środku.
No, muszę się chyba wyłączyć, bo widzę, że słońce tutaj zachodzące mi tak wchodzi na twarz i są przebłyski. Także my wracamy do domku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas dzisiaj ze mną. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Massimo, może byś się tak odezwał? Coś powiedział, na przykład buziaki pa! Buziaki pa! Do zobaczenia, kochani. Widzimy się w następnym vlogu, w następnym filmie. Pa!